Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W Księdze Objawienia Jana w 21 rozdziale w wybranych wierszach czytamy: I przyszedł do mnie anioł i powiedział: chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi święte miasto Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. A miasto ma kształt czworoboku i jego długość jest taka sama, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną. Jego długość, szerokość i wysokość są równe i mają po 12 000 stadiów. I zmierzył jego mur, ma 144 łokcie, według miary człowieka, którą posłużył się anioł. Panie Boże, dziękujemy Ci za wspaniałą wizję nieba, do którego nas zapraszasz. Amen. Drodzy, ze wszystkich kazań z objawienia Jana, które mamy od kilku tygodni, dzisiejszego boję się najbardziej. Boję się najbardziej, bo zwykle nie umiem się powstrzymać, żeby krótko mówić o niebie. A mamy czas troszkę ograniczony, a strasznie lubię mówić o niebie. Ja wiem, że kiedy słyszymy słowo niebo, to być może nasze pierwsze skojarzenia, to wynika trochę z takich niuansów języka polskiego, kojarzy nam się z tym błękitnym, czasami pięknym, czyściutkim, czasami trochę zachmurzonym albo zanieczyszczonym. Ale my dziś nie o tym niebie będziemy mówić, a o pewnej Bożej krainie, Bożej rzeczywistości bardziej. Wolałbym takiego użyć słowa. I chciałbym, żeby towarzyszyło nam w tym takie słowo od apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. To, czego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało i co nie wstąpiło do serca człowieka, Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Spróbujmy porzucić nasze wszelkie wyobrażenia o niebie, które bardzo mocno są związane z naszą rzeczywistością tu i teraz. I spróbujmy pomyśleć, że niebo jest czymś, czego nikt nie zobaczył. Nikt do końca, wręcz o tym nie słyszeliśmy i co nawet do naszego serca nie wstąpiło, czego nawet do końca nie umiemy sobie wyobrazić. Najczęściej, kiedy niebo jest przedstawiane na różnego rodzaju obrazach, to ono, nie wiem czy zauważyliście, jest w takiej tonacji biało-błękitnej. Czasami są tam dodatki jakichś chmurek, tak jakby gdzieś tam miały być. Ludzie zazwyczaj są ubrani jakoś tak w jasnych kolorach, często w długich szatach białych. Może są dodatki jakiegoś złotego miasta, złotych kolorów, ale ludzie często białe szaty, jakieś instrumenty, harfy i śpiewają. Nie chcę być zbyt obrazoburczym, ale zastanawiam się, a co jeśli ktoś nie lubi chodzić w białej, długiej szacie? Albo jak ktoś nie lubi śpiewać? Bo są tacy, którzy nie lubią śpiewać. Czy to znaczy, że w niebie mu się nie będzie podobało? Tego nie wiem. To znaczy, powiem tak, wiem, że na pewno w niebie się wszystkim będzie podobało, natomiast nie jestem przekonany, czy koniecznie w niebie będziemy wszyscy śpiewać. Jest mowa o uwielbianiu, a uwielbianie to niekoniecznie równa się tylko i wyłącznie śpiewanie. Owszem, być może wszyscy nagle w niebie polubią śpiewać, być może wszyscy nagle będą umieli śpiewać. Ale myślę, że nie tylko na tym będzie polegało niebo. Bardziej spróbujmy pomyśleć o jakiejś zupełnie innej rzeczywistości. Najpierw, żeby nas do tego trochę sprowokować, to chciałbym zwrócić uwagę, że gdybyśmy przeczytali całą Biblię, to i mam tu na myśli oryginalny tekst, to słowo niebo występuje w Biblii 262 razy. Niebo w liczbie pojedynczej. Dlatego, że dosyć często występuje liczba mnoga, którą najczęściej w naszym przekładzie mamy przetłumaczoną jako niebiosa i to występuje 448 razy. Prawie dwa razy częściej Biblia mówi o niebie w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Trzykrotnie pojawia się w Biblii stwierdzenie niebiosa niebios. Liczba mnoga od liczby mnogiej. Żeby było jeszcze ciekawiej, język hebrajski, w którym jest spisany Stary Testament w zdecydowanej większości, tam słówko szamaim
niebo występuje często też w liczbie podwójnej. Otóż język hebrajski to jest taki dziwny i skomplikowany język, gdzie mamy liczbę pojedynczą, podwójną i mnogą. I niebiosa występują często w liczbie podwójnej. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, tym razem w drugim, pisze o sobie, ale tak dosyć enigmatycznie mówi: znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Skoro do trzeciego, to najprawdopodobniej przez logikę istnieje drugie i pierwsze. Pytanie, czy nie istnieje czasem czwarte albo piąte. My czasami mówimy, że ktoś jest w siódmym niebie. To akurat jest takie nasze ludzkie powiedzenie, w Biblii tego nigdzie nie znajdziemy. Ale skoro jest mowa co najmniej o trzecim niebie, skoro tyle razy jest mowa o niebiosach, no to pytanie, do którego nieba się wybieramy? Albo czy to znaczy, że jedni będą w pierwszym, drudzy w drugim, a trzeci jeszcze w jakimś innym, podzieleni na jakieś grupy i tak dalej? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Gdybyśmy popatrzyli do kwestii nieba, a więc rzeczywistości, w której jest Pan Bóg, to tak naprawdę najpełniej opisuje nam to Księga Objawienia Jana, ostatnie dwa rozdziały. Ja celowo dzisiaj, czytając ten fragment, wybrałem dwa wersety, które mówią o wymiarach. Raz trochę z takiego mojego zamiłowania do liczb, a dwa z takiej trochę mojej dociekliwości. Bo zwróćmy uwagę jeszcze raz na fragment, który mówi o Nowym Jeruzalem. Miasto jest czworokątne. Długość jego taka sama, co szerokość. Zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. Biblia często używa innych jednostek niż my dzisiaj. Nie ma tam mowy o metrach, centymetrach ani niczym takim. I w starożytności jednostka nazywała się stadion, od tego jest liczba stadiów. Jeden stadion to było 185 metrów. A więc jak łatwo szybko policzyć, 12 tysięcy stadiów razy 185 metrów daje 2220 kilometrów. To jest całkiem sporo. To jest gdzieś tak chyba prawie, że do Hiszpanii. No i gdyby teraz przyjąć 2220 kilometrów na 2220, to mamy gdzieś ponad prawie 5 milionów kilometrów kwadratowych, to jest powierzchnia połowy Europy. Ponad dziesięciokrotnie większa niż powierzchnia naszego kraju. To robi wrażenie, ale nie chodzi mi tylko o te odległości. Najpierw jeszcze rozszyfrujmy sobie jedną rzecz. Jest mowa o murze, który miał 144 łokcie. Jeden łokieć to była odległość od łokcia, powiedzmy, do wyprostowanych palców w przybliżeniu około pół metra, a więc 144 łokcie to 72 metry. Tylko że zwróćmy uwagę, że jest powiedziane, że miasto zmierzył na 12 tysięcy stadiów, długość jego i szerokość i wysokość są równe. Długość, szerokość, okej, ale dlaczego wysokość? Jeżeli mówimy na przykład o Wiśle, to Wisła ma powierzchnię, nie pamiętam dokładnie, ale coś ponad 100 kilometrów kwadratowych. Ale przy każdym państwie albo mieście mówimy o powierzchni. Tak naprawdę przy Nowym Jeruzalem moglibyśmy obliczyć objętość. To w takim razie pytanie, ile ma wysokości Wisła? Co przez to zrozumiemy? Wysokość nad poziomem morza, uśredniona? Wysokość najwyższego wzniesienia? Wysokość najwyższego budynku, czy czego? Nie podaje się przy miastach wysokości. Podaje się powierzchnię. No, niektórzy powiedzą, no to w takim razie Nowy Jeruzalem wygląda jakoś tak. Taki sześcianik, no całkiem spory, 2220 kilometrów wysokości, to znaczy, że co, to jest jeden wielki blok mieszkalny i teraz na różnych piętrach jesteśmy? No 2220 kilometrów, jak szybko tam windy muszą jeździć, żeby się dostać między piętrami? A jeżeli tak, jeżeli to jest jeden wielki blok mieszkalny, to dlaczego mur? I zobaczmy, że ten mur jest nieproporcjonalnie mały, skoro jest 2220 km wysokości, a mur ma 144 metry.
Po co w ogóle mur? Ale pytanie jeszcze, ale co z tym murem? On ma 72 metry wysokości, grubości, długości czy szerokości? Nie wiadomo, bo apostoł Jan napisał tylko, że mur wynosił 144 łokcie. Czytałem kiedyś taką książkę Józefa Kajfosza U wrót przestrzeni, która bardzo mocno zmieniła moje myślenie odnośnie w ogóle rzeczywistości i świata. Otóż kiedy w latach 60. czy koniec 50. jeszcze trwał wyścig o podbój kosmosu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, to generalnie Rosjanie udało im się jako pierwszym wysłać człowieka w kosmos. Nazywał się Jurij Gagarin i podobno kiedy Gagarin wrócił na Ziemię, powiedział: w kosmosie byłem, Boga tam nie widziałem. I dla kraju ateistycznego był to kolejny dowód, że Pan Bóg nie istnieje. Generalnie o wiele bardziej bym się zdziwił, gdyby Gagarin zobaczył tam Boga. No bo Pan Bóg nie jest tak naprawdę w żadnej naszej rzeczywistości gdzieś na odległej gwieździe, planecie czy gdziekolwiek jeszcze. I myślę, że tego jesteśmy świadomi. Ale my ciągle, mam wrażenie, w naszym ograniczonym myśleniu próbujemy wtłoczyć Pana Boga w taką rzeczywistość i przestrzeń jak nasza. I to niebo sobie po prostu rozrysujemy tak jak u nas, złote ulice, więc takie miasto trochę podobne do naszych, tylko ulice pokolorujemy na złoto, bramy, zrobimy mur. I wszystko. A może trzeba próbować porzucić to wszystko, co znamy. I pomyśleć o Bożym świecie jako o zupełnie innego rodzaju przestrzeni. Biblia jest pełna różnego rodzaju obrazów, które mają dla nas znaczenie przede wszystkim w kategoriach duchowych. Ale popatrzmy teraz na cztery teksty. I zastanówmy się, co by było, gdybyśmy te teksty zrozumieli bardzo dosłownie. Pierwszy z nich jest z listu apostoła Pawła do Efezjan, bardzo znany i często cytowany. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest, uwaga, szerokość i długość i wysokość i głębokość. Paweł wymienia cztery wielkości. My żyjemy w świecie trójwymiarowym, gdzie do opisu czegoś używamy zawsze trzech wielkości. Coś może mieć długość, szerokość i wysokość, na przykład budynek, albo zamiennie w przypadku na przykład jeziora czy basenu mówimy o długości, szerokości i głębokości. Nie podajemy jednocześnie, nigdy nie opisujemy czegoś używając tych czterech wielkości. W objawieniu Jana jest taki tekst, że niebo znikło jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Jak można niebo, czyli przestrzeń, zwinąć? Przestrzeni się nie zwija. W liście do Kolosan apostoł Paweł pisze: wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wszystko, co mamy tu na ziemi, jest tylko cieniem rzeczy przyszłych. Cień powstaje wtedy, kiedy jest źródło światła, słońce albo jakaś lampa. I cień powstaje od czegoś, co jest trójwymiarowe i cień jest płaski. Czyli cień tak naprawdę ma co najmniej jeden wymiar mniej niż jakby ta oryginalna część, oryginalna przedmiot czy jakaś rzecz. I jeszcze jeden znany tekst przy stworzeniu świata. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Co to jest obraz? Obraz to jest przedstawienie czegoś, ale płaskie, dwuwymiarowe. Czegoś, co w oryginale jest na przykład trójwymiarowe. A co by było, gdyby okazało się, że Boży świat jest światem o innej liczbie wymiarów niż nasz? Że może Boży świat wcale nie jest po prostu taki jak nasz, tylko troszeczkę inaczej urządzony, ale jest zupełnie innego rodzaju przestrzenią. Kiedy studiowałem jeszcze na pierwszych studiach, to mieliśmy w ramach jednego semestru na matematyce trochę o przestrzeniach wielowymiarowych. To był dosyć trudny temat, bardzo abstrakcyjny, ale snuje się takie rozważania i pewne zależności o przestrzeniach n-wymiarowych, czyli 5, 7, 10, czy nie wiadomo ilu jeszcze. Nasz ludzki umysł nie jest w stanie sobie tego do końca wyobrazić. Mówimy oczywiście o wymiarach geometrycznych.
Jaka to by była przestrzeń czterowymiarowa? Pięcio, sześcio, siedmio. Nie umiemy sobie tego wyobrazić i nie będziemy próbowali. Zamiast tego chciałbym was zaprosić dzisiaj na małą wycieczkę do innej przestrzeni, do przestrzeni dwuwymiarowej, bo tą umiemy sobie wyobrazić, opisać i poznać. Otóż wyobraźmy sobie czysto teoretycznie, że nasz ekran stanowi przestrzeń, fragment świata dwuwymiarowego, który jest w całości płaski. On się rozciąga w górę, w dół, na boki, ale w żaden sposób nie w waszą stronę. I wyobraźmy sobie, że ten świat wyglądem troszkę przypomina nasz. Być może jest tam jakiś układ słoneczny ze Słońcem, który nie jest oczywiście kulą, tylko kołem. I być może są planety, które też są tylko kołami i wszystko jest tam płaskie. Wyobraźmy sobie, że może na tym jednym kole powstało życie takie jak nasze i że on właściwie w jakiś sposób odwzorowuje nasz świat i mamy też jakichś ludzików, którzy żyją sobie na powierzchni tego świata, na powierzchni tego koła. Niekoniecznie będziemy się im przyglądać bardzo z bliska. No i wyobraźmy sobie, że taki ludzik wybiera się teraz na wycieczkę, idzie sobie po tym kole i napotyka na swojej drodze drzewo. My jak widzimy drzewo, to je obchodzimy, ale tego drzewa w tym świecie nie da się obejść, bo ten świat nie rozciąga się w głąb ani tutaj w naszą stronę. I dlatego, drodzy, jeżeli by taka sytuacja miała miejsce, to teraz jedyną możliwością jest przejście po tym drzewie. Chyba że, prostsza sprawa, wycinamy wszystkie drzewa. I nie ma nic na powierzchni, bo trzeba przecież swobodnie chodzić, bo wszystko trzeba przeskakiwać. Na razie rozumiemy, tak? Ja wiem, że to będzie dzisiaj trochę skomplikowane, ale wierzę, że damy radę, w razie czego można pytać po kazaniu. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Idzie sobie dwóch ludzików, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. No i trzeba się minąć. Nie da się po prostu. Wprowadzono pewne zasady, że ci, którzy idą z lewej w prawo, mają... Ci, którzy idą z prawej w lewo, mają pierwszeństwo, oni mogą iść normalnie, a ci drudzy muszą przeskakiwać nad nimi. I dlatego też w tym świecie nie ma domów na powierzchni, bo za każdym razem trzeba by się wspinać po murze, po dachu i schodzić na drugą stronę. I domy mogą być tylko w ziemi, przez jakiś właz się wchodzi. Mały domek ograniczony do dwóch pokoi, szafa, jedno łóżko, oczywiście więcej osób się nie zmieści, nie da się przewrócić na drugi bok, jak się źle śpi. Najwyżej można mieć głowę tam, gdzie były nogi, a nogi tam, gdzie głowa. Jest jakiś stolik, przy którym mieszczą się tylko dwa krzesła, bo nie da się więcej. Jak ktoś chce usiąść na tym krześle od ściany, to musi przejść po stole, bo nie da się inaczej obchodzić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I cała książki są pisane o tym, jak wygląda życie w takim świecie. Na przykład jest taka książka Flatland, chyba jest przetłumaczona na język polski. Ktoś powie, po co taka abstrakcyjna rozmowa? Otóż popatrzmy teraz na coś ważnego. My jesteśmy osobami trójwymiarowymi, przyzwyczajonymi od dzieciństwa, że świat wygląda tak, jak wygląda i wręcz się nad tym nie zastanawiamy. I wyobrażamy sobie taki świat dwuwymiarowy i zwróćcie uwagę, że my ten świat widzimy w całości. Że w tym świecie nie ma dla nas nic ukrytego. Że jeżeli tacy ludzicy mają coś w tej szafie, i zamkną drzwi tej szafy, które swoją drogą są podnoszone w górę i w dół tylko, to oni nie widzą, co jest w środku, ale my widzimy wszystko. Oni nie są w stanie przed nami nic schować. My ich widzimy doskonale. My ich doskonale obserwujemy, ale oni nas nie widzą. Nie mają pojęcia, że istniejemy. Ja mogę stanąć przy tym ekranie i powiedzieć, jestem bardzo blisko nich, ale oni w ogóle nie wiedzą i nie czują i nie mają żadnego sposobu, żeby przekonać się, w dobitny, naukowy sposób, że ja istnieję. Nie wiem, czy zaczyna nam to brzmieć znajomo. Jeszcze jedno, każda moja ingerencja w tym świecie, bo mogę próbować w niego ingerować, będzie z ich perspektywy cudem. Jeżeli na przykład użyję jakiegoś pisaka i namaluję tam kropkę małą, to dla nich będzie to coś takiego, że nagle się coś pojawiło i najtęższe umysły tamtego świata głowią się, jak wytłumaczyć to, że tu się pojawiło coś takiego. I może wśród nich pojawi się jakaś myśl, a może istnieje coś poza naszym światem, może jest ktoś poza naszym światem. Ale prawdopodobnie większość stwierdzi, że nie, to jest niemożliwe, istniejemy tylko my. Pan Bóg w swoim słowie wiele razy mówi, że jest blisko nas, ale my go nie widzimy. A jeżeli istniałaby jakaś przestrzeń,
To jest tylko teoretyczne rozważanie. Z większą ilością wymiarów, to ona ma taką samą przewagę nad nami, jak my mamy nad światem dwuwymiarowym. Albo powiem nawet więcej, ma jeszcze większą przewagę nad nami. I wcale nie twierdzę, że Pan Bóg istnieje w świecie czterowymiarowym, bo jeżeli już, to nawet takim powiedziałbym nieskończenie wielowymiarowym, bo Bóg nie jest niczym ograniczony. Nasz świat trójwymiarowy na dzień dobry ogranicza nas w bardzo wielu momentach. Co prawda nie muszę przeskakiwać po drzewach albo przeskakiwać nad kimś, mogę kogoś obchodzić, ale na przykład nie widzę, co jest za ścianą. A ktoś, kto jest z wyższej patrzy z perspektywy wyższego wymiaru, dla niego nie ma punktów ukrytych w naszym świecie. I każda jego ingerencja w ten świat będzie odczytywana jako cud. I popatrzmy teraz, czego nas to najbardziej uczy. Pomyślmy, jak bardzo prymitywny jest ten świat w stosunku do naszego. Czy ktoś z nas chciałby tam żyć? Na chwilę jako ciekawostka, ale na dłuższą metę nie. Jak to w ogóle da się tak żyć? Ale oni są szczęśliwi. Oni sobie żyją, bo od dzieciństwa wychowali się, że świat istnieje tak. I się do tego przyzwyczaili i się z tym pogodzili. I teraz popatrzmy o dwóch zależnościach. W jaki sposób mógłbym przekonać ich, że ja istnieję i że jest coś poza ich światem? Tylko w ten sposób, gdybym miał możliwość stać się jednym z nich. Przyjść do ich świata, przyjąć na siebie upokorzenie i ograniczenie i być takim jak oni i mówić im, słuchajcie, wiecie co, jest coś więcej poza waszym światem. Istnieje większy i doskonalszy świat, ale boję się, że większość z nich by mi nie uwierzyła. A z drugiej strony pomyślmy, co by było, gdyby ktoś z nich dostał szansę przyjść do naszego świata. Musiałby otrzymać nowe ciało, takie jak nasze. Bo jako taki płaski zaraz by się przewrócił, wnętrzności by się mu wylały i tak dalej. Ale dostałby szansę naszego ciała i bycia w naszym świecie. I wiecie co? Każda chwila, każdy moment w naszym świecie dla niego byłby nie do opisania wspaniały. On by się zachwycał każdą drobną rzeczą i każdym drobnym momentem i każdym drobnym widokiem, bo tego wszystkiego w tym świecie nie ma. I może na tym będzie polegało niebo. Że każda drobna rzecz i każdy drobny gest i każde drobne miejsce będzie nas zachwycało i nie będziemy mogli wręcz pojąć, że coś takiego naprawdę było możliwe. Jeżeli istnieje inny świat, to tam jest wiele rzeczy, których się nie da nazwać. Apostoł Paweł pisze, choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi. Anielskimi, czyli nie angielskim, francuskim, niemieckim, ale jakimś językiem, którym się posługują w niebie. Takim, który zna takie pojęcia, których w naszym świecie w ogóle nie mają zastosowania. W świecie dwuwymiarowym nie istnieje pojęcie lewo, prawo, nie istnieją wszystkie nazwy figur przestrzennych, bo tego nie ma i tego się nie da wyobrazić. A co by było, gdyby się okazało, że apostoł Jan, który widział, który został wzięty do nieba, który widział Nowy Jeruzalem i był tak tym zafascynowany i próbuje nam to opisać. I cóż tu napisać? Jakich użyć słów ludzkich, skoro ich zaczyna brakować? Miasto ma długość, szerokość, wysokość, głębokość i właściwie chciałby jeszcze wymieniać, ale już nie wie, co powiedzieć. A jeszcze mur trzeba opisać. To wybrnął sprytnie. Mur ma 144 łokcie. Myślę, że to, co przeżywamy na ziemi, to jest cząstkowe poznanie rzeczywistości, bardzo cząstkowe. Ale wówczas poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Zobaczymy coś, czego oko nie ujrzało, co ucho jeszcze o tym nie słyszało i co nikt nawet do końca nie jest w stanie sobie wyobrazić. Coś naprawdę nieporównywalnie wspaniałego. Amen. Módlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za niezwykłe cuda, które Ty czynisz. Za te cuda, które są dopiero przed nami. Za to, że Ty, nieograniczony Bóg, doskonały, zapraszasz nas do swojej rzeczywistości.
I jedyne, czego chcesz, żebyśmy przyjęli to wiarą, żebyśmy uznali, że to nie sami z siebie na to zasługujemy, ale tak naprawdę jesteśmy grzesznikami. Ale Ty w swojej miłości w Jezusie Chrystusie przyszedłeś, żeby otworzyć nam drogę do nieba. I kiedyś przyjdziesz i zabierzesz nas tam. Panie, wierzę w to, jestem przekonany, że to będzie coś niesamowitego. Naucz nas, pomóż nam z tęsknotą na to czekać. Niech to nas podnosi na duchu wtedy, kiedy widzimy tak wiele trudnych rzeczy wokół nas, wierząc, że to jest ostateczny nasz cel. Panie, niech Tobie będzie za to cześć i chwała. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.